Ty, a powiedz mi, dlaczego jak wrzucę beczkę do dołku i w nią strzelę? Ole! Leżę! No, strzelisz i... I co? Słucham cię, Iglisie. Nie słuchałeś, nie obraziłem się, foch, kurwa. No ona się tura w jedną i drugą. Idź na demotywatory.pl i poczujesz się lepiej. Nie będziesz się czuł tak jak wszyscy. Będziesz czuł się lepiej niż my. Teraz druga sprawa, którą ja odkryłem jako nierealistyczność w Source. Jak kurwa można się przyklejać do ściany? Nie wiem, ale jeśli mówimy o realistyczności, to chciałbym bardzo porozmawiać o CS 1.6. No dawaj. Ja tu mam eksperta i Iglis Marcin, nie Marcin, Iglis Lamba, który odpowie na każde twoje pytanie. No dawaj. Dobrze, Marcinie, powiedz mi, w którym aspekcie CS 1.6 jest realistyczne? Bardzo chciałbym to usłyszeć. Ja mogę tu się wtrącić w tym, że jak... Ja bym chciał usłyszeć eksperta o tych spraw pana Marcina Iglisa. Udzielam głosu Kubie. No, celujesz w głowę... Takiego czegoś. Może taki, że jak celujesz w głowę, no to trafiesz w głowę. Ale ja się spytałem o realistyczność, nie o silnik gry. Ja bym chciał usłyszeć coś realistycznego. Co cechuje tą grę, silnik, że jest bardziej gry, realistyczna niż CS 1.6? Masz. Sam sobie odpowiedziałeś. Realistyczne, tak? Czyli, nie wiem, pan Iglis Marcin, myślę, że był w wojsku, tak? I strzelał z M4, nie wiem, AK-47 oraz AWP, tak? I bardzo realistycznie. Myślę, że bardzo, tak, realistycznie, bardzo recoil ma, tak? Tak. Chciałbym to usłyszeć. Tak. Tak. Bo na pewno jest pan bardziej realistyczny niż w CS:Source. Bądź ty sur, ale nie może pan tego stwierdzić, ponieważ czyta. Nigdy pan nie był na polu walki. Nie może pan tego powiedzieć, czy to jest realistycznie, wiedzieć? Czy nie. No, ja nie twierdzę, że to jest realistyczne. Nie twierdzę, że w 1.6 jest, a w CSS ale nie, nie jest. Ale dlaczego twierdzisz, że nie byłem na polu walki, do chuja? Ej, no kurwa, Iglis nie ma 12 lat. Nie, no, ale nie wiem, czy był pan w Iraku, czy jest pan... Czy nie wiem, jest pan antyterrorystą, który strzela na co dzień z AK, który ma rozrzut taki, żeby wywaliło mi rękę z barku. No nie wiem, jest pan takim ekspertem, który by mógł mi powiedzieć? Nie, ale na strzelnicy, na... No właśnie, dziękuję za odpowiedź, nie. Dobrze, przejdźmy do następnego pytania, panie Jakubie. No dobra. Ja zadam. Witek, o co chodzi z tym, że u ciebie kasa się nie przelewa? Bo ja nie wiem. Słucham? Podobno u ciebie kasa się nie przelewa. Ale ja nic takiego nie powiedziałem. No to przepraszam, przelewa się w takim razie. Nie pamiętam, czy tam... Ani się nie przelewa, ani się... Nie przelewa. Nie, chciałbym to zauważyć, że... Hehe, żart? Większość Polaków, którzy mieszkają w Anglii, są, no jednak są z tych mniejszych miast, wręcz wiosek. No i jak oni wracają właśnie z tych swoich wiosek lub tych mniejszych miast, oni bardzo lubią tak jakby pokazać, kim oni są. No, a ja do nich nie należę. Tak, przejdźmy do następnego pytania. No i Gdańsk to stolicą nie jest, ale dobra, mniejsza... Stolicą nie jest, ale jednym z miast, większych miast w Polsce jest. Nie znam. O czym mowa? Podobno jebie rybami, ale okej. Okay. Dobra. To Gdynia. To Gdynia. Pan pomylił to miasto z Gdynią. Dobra, przechodzimy do poprzedniego tematu, czyli realistyczność. No powiedz mi, jak można rozbrajać pakę, w tym samym momencie bawić się nożem, albo przeładowywać M4, no albo jeszcze jakieś tam inne rzeczy odpierdalać, cokolwiek tam się zechce. No tu muszę panu przyznać rację i CS 1.6 jest bardziej realistyczna rzecz, no przejdźmy no dalej. No i wygraliśmy. Jest. Nie wygraliście. No to a dawaj. Ja mam inne pytanie dla ciebie. No słucham, panie SR. Dlaczego teraz mam pytanie, bo będę bronił. A, dobrze. No to ja wyjdę. Dlaczego? Dziękuję za rozmowę, papa. Jak zabijasz kogokolwiek, to tak samo zawsze umierają, co?
O, dokładnie! To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tutaj możemy podważyć silnik gry. Oni zawsze upadają w ten sam sposób. I granaty zawsze lecą tak samo i odbijają się nie wiadomo skąd i nie mają żadnej rotacji. Jak to jest możliwe? Jak pan rzuca kamieniem w realnym życiu, choć nie wiem, czy je pan ma, czy kamień odbija się idealnie od kąta? I czy kamień jest... A, nie wiem, nie ma jakichś kątów, jakichś... No, rozumie pan, co mówię. Czy pan po prostu kamień dostosowuje się do ściany? Czy kamień dostosowuje się do ściany i pod tym kątem, pod którym został rzucony, dalej leci pod tym samym kątem, można powiedzieć? Ktoś rozumie pytanie? Nie, chodzi mi o to, że jak graty tam latają. Bo to jest bardzo normalnie, ciekawa sprawa. No, zrzucasz, to się odbija. Jak... No Witek, dobra, ja na to odpowiem. Ale one się nie kręcą. A myślę, że jak się kamieniem rzuci, albo granatem, który jest w realnym życiu, tak, załóżmy, no to myślę, że on jakoś będzie się kręcił, bo jednak człowiek nadaje mu jakąś rotację. Okej, dobra, daj mi odpowiedzi teraz. Na chwilę bądź cicho. Kiedyś miałem takiego granata w domu. Oczywiście nie był... Czyli pana ojciec był wojskowym? Nie był prawdziwy ten granat, no ale zużyty, nie? I on był dosyć ciężki. I zużyty, mi, czyli jak on mógł się zużyć? Czyli wybuch, a pan go poskładał. Byś go nie dorzucił na drugą stronę ulicy, a nie tak jak sorry się przez całą mapę z BSAB na BSAA rzucisz sobie smoka. Ale pan nie odpowiedział mi na moje pytanie. Pan tylko chciał podważyć argument ten, że CS:GO jest mniej realistyczny. Pan nie odpowiedział mi na pytanie, czemu granaty w CS 1.6 nie mają kątów. I tak jakby się nie obracają i są generalnie i z dupy. Oni się obracają, nie wiem jak ty tego nie widzisz. Jak rzucisz, to on tak wiruje. No ale no załóżmy, no kurczę, kręci się. I jeszcze zastanawia mnie fakt, jak granat nagle robi się jedną wielką kupą gówna. I to albo czerwonego, albo tam, nie wiem, takiego szarego, albo zielonego. Jak to się dzieje? Że nagle teraz to on sam się tak jakby beczkę z farbą. Beczką z farbą wyciąga nagle. I rzuca tą beczką z farbą. Ja bym chciał to zrozumieć. No, granaty nie są takie wielkie. Counter-Strike to jest po prostu paintball. Dzięki. Podsumując, prosiłem o następne pytanie. Furzego. Znanego jako Furzy. Furzy. Co? Poprosimy o następne pytanie do Witka. O kurwa, czekaj. Co by tu spytać? Czy jesteś metroseksualistą? To już było. Jak już powiedziałem, nie jestem w stanie tego stwierdzić. Pytam się, czy jest gejem, a nie metroseksualistą. Po pierwsze bym musiał wiedzieć, co to oznacza. Więc wątpię. Czekaj, że jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zaraz znajdę, jak to jest po angielsku. Zjawisko społeczne, styl życia upowszechniany wśród młodych mężczyzn. Po angielsku, SRN! To będzie styl metro. Zjawisko nie, jak się odmieniały? Społeczny. Dobra, jest ładnie. Wiesz, o co chodzi? Społeczny. Wiesz, o co chodzi? Nie no, dobra. Wpisujemy to po angielsku. Ale wątpię, żebym zrozumiał to po angielsku, ponieważ nie wiem tego słowa. Nie jestem w stanie na nie czego powiedzieć. Metroseksual to się nazywa. No przykro mi, bardzo mi przykro, Jakubie, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Czyli jesteś dobra. Nie, jak to się czyta? Neologizm? O nie, to jest ciężkie. To jest ktoś taki, że na przykład, że dba o swój wygląd trochę nadmiernie, codziennie rano włosy, czesze stawiono, że tak jak na przykład na twoich fotkach, co zauważyliśmy. No i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to, że stawiam włosy na żal, nie oznacza tego, że jestem metroseksualistą. Myślę, że no dobra.